Magda Wilk. Bartek Musiał, witamy w kolejnym odcinku w Room TV News. O czym dzisiaj? Dzisiaj na pewno Barbórka, bo no to tak, już za chwilę i w ten weekend. Tak, co jeszcze? Opowiemy sobie o Kubice, jego występie i wygranej. Monza Rally Show. Opowiemy również Wam wszystkim o tym, ilu Polaków pojedzie w rajdzie Dakar. No i co jeszcze? No jak to? Sergiusz, nasza no gwiazda. No i Sergiusz, tak. Nasza Akademia Motorsportu. Akademia Motorsportu zorganizowała. Sergiusz. No tak, to już zauważyliśmy, że tam wszyscy do niego zwracają tak. Się Pan Sergiusz. O tym dzisiaj we Room TV. Zapraszamy. Wielkimi krokami zbliża się rajd Barbórka. Która to już? To będzie już 52. edycja. I na pewno będzie dużo się działo. Przede wszystkim na uwagę zasługuje lista zawodników, bo już została opublikowana, tak. Chociaż frekwencja, powiem Ci szczerze, że nie do końca chyba dopisała. Czyli nie jesteś zadowolona z niej? Wiesz co, wydaje mi się, że w poprzednich latach no, dobijało to do setki bądź ponad 100 załóg, natomiast teraz mamy 79 plus 33 załogi w legendach. A jak myślisz, kto będzie walczył o zwycięstwo? Myślę, że Kajetan Kajetanowicz nie odpuści. W zeszłym roku oczywiście wygrał zarówno cały rajd, jak i kryterium asów karową. Na pewno kilku zawodników ma chrapkę przede wszystkim na kryterium asów, no ale zobaczymy, co będzie się działo. Ja powiem szczerze, że w tym momencie, kiedy będzie trwało kryterium asów, będę oglądał Tediego Błażusiaka w finale w Ergo Arenie, w pierwszych zawodach Mistrzostw Świata w Endurocrossie, ale i tak będę trzymał kciuki też za Kajto. Oczywiście bezpośrednia relacja w następnym odcinku. Trzymaj za nas. Nie słyszałeś wypowiedzi Arka, wygrywamy. No tak, no to wiem. Za Kajto, za Was i za Błażusiaka. Okay. Zabrakło mi trzech razy sztuka. Na pewno opowie Wam, jak to wyglądało z perspektywy pilota. Zobaczycie zdjęcia, jakich nie użycie nigdzie indziej. To Magda nam obiecała. A póki co zapraszamy Was na relację, co działo się w miniony weekend w całym kraju. Na lotnisku w Ornecie odbyła się ostatnia w tym roku runda Milano Rally Sprintu. Na starcie tej prężnie funkcjonującej imprezy ponad 20 zawodników. Dystans, na którym się ścigali, to 4 przejazdy. Najszybsza okazała się załoga Szupryczyński-Szupryczyński przed duetem Gęstwicki-Feliksiak. Na trzecim miejscu Samulewicz-Budzyński w Oplu Corsa. To była ostatnia tegoroczna runda, 7. I w klasyfikacji końcowej sezonu wygrał zespół Markiewicz-Majewski. A my oczywiście gratulujemy. Na torze Poznań w Przeźmierowie miała miejsce kolejna odsłona Super OS. Po raz 7 zawodnicy ścigali się na specjalnie przygotowanej trasie. Na starcie 97 kierowców rywalizujących w 6 kategoriach. Każdy do pokonania miał 4 odcinki specjalne. O tym, że zawody były bardzo zacięte, niech świadczy choćby fakt, że miejsce pierwsze i drugie dzieliła różnica tylko 9 sekund. Wygrał Jacek Sobczak przed Jackiem Wituckim i Damianem Kaczorowskim. Jak zwykle poszukujemy pierwiastka kobiecego w każdej rywalizacji i na 45. miejscu widzimy najwyższy sklasyfikowaną kobietę Kamilę Kusterka-Łumczak. Na 64. miejscu Monika Grelka, a na 81. Agata Gradys. 8. runda Super OS już w najbliższy weekend. Mam nadzieję, że przyniesiesz tyle szczęścia Arkowi, co Alessandra Benedetti i Robertowi Kubicy, startując w rajdzie Barbórka. Obiecujesz? Obiecuję, dlatego zabieram je na prawy fotel. Robert trochę z uśmiechem, przekąsem powiedział, że zabiera ze sobą piękną, bardzo urokliwą, trzeba powiedzieć, Włoszkę, ponieważ na prawym siedzeniu Maciek byłby trochę za ciężki, jeżeli chodzi o rajd, w jakim brał udział. Na uwagę na pewno zasługuje piątek i niedziela, no bo to wielki sukces i wygrana. Z kolei w sobotę sam Robert przyznał, że źle dobrał opony, no i dał się wyprzedzić 9-krotnemu mistrzowi świata w MotoGP Valentino Rossiemu. Zresztą to, że Valentino Rossi będzie prowadził w tym rajdzie, było jakby wkalkulowane, ponieważ tak, to była jego impreza zorganizowana przez jego promotora, jego największego sponsora, no i do tego miał najmocniejszy silnik w całej stawce. Decydująca była niedziela, kiedy Robert na ostatnim odcinku specjalnym wyprzedził Valentino Rossiego o ponad 17 sekund, no i w klasyfikacji generalnej zostawił Włocha 12 sekund za sobą. Sam Robert przyznawał, że to taki występ był na zakończenie sezonu, taki sport. Forma zabawy. Tak, forma zabawy, no ale jak na taką zabawę, to ja gratuluję Robertowi, naprawdę. Jeszcze jedna bardzo fajna rzecz, ponieważ po całym rajdzie Robert powiedział, że w końcu miał dobrze przygotowaną
Fiestę do startów. To już pewne, Robert Kubica nie pojedzie w Citroenie. Zespół potwierdził, że w przyszłorocznej rywalizacji WRC obsada kierowców będzie wyglądała tak samo jak sezon 2014. Chris Meek, Mats Osberg. Teraz, jeśli chodzi o Roberta Kubicę, pozostały dwie opcje. Oczywiście, jeśli mówimy o WRC, albo zespół M-Sport, albo satelicki zespół Citroena. I mówimy oczywiście tylko o tych zespołach liczących się w stawce. Artur Janosz wziął udział w trzydniowych testach GP3 na torze Yas Marina w Abu Zabi. Na torze zaprezentowało się ponad 20 zawodników i na tle tych bardzo doświadczonych Artur pokazał się z bardzo dobrej strony. Jeździł samochodami dwóch zespołów. Pierwszego dnia ART, a drugiego i trzeciego Arden International. Miejsca nie są istotne. Artur pokazał, że jest młodym, perspektywicznym zawodnikiem i teraz tylko czekamy na informacje, gdzie go zobaczymy w przyszłym sezonie. I się zawiesiło. No, dobra. No dobrze, opowiadaliśmy trochę o rajdzie Barburka, mówiliśmy o tym, czego dokonał Robert Kubica, to teraz czas trochę o większym, że tak powiem, gronie Polaków opowiedzieć, ponieważ już 4 stycznia rozpoczyna się rajd Dakar, 9000 km do przejechania, ponad 600 zawodników, w tym aż 16 Polaków. 16 Polaków, w tym jeden kładowiec, dwóch w ciężarówkach, pięciu na motocyklach i czterech samochodach. Cztery samochody. Z tymi samochodami w ciężarówkach trochę się pomyliłaś, bo jest jeszcze jeden Polak, który jedzie z holenderską licencją, dlatego jest zapisany jako Holender. Dariusz Rodenwald, który już zwyciężył Rajd Dakar jako mechanik w 2012 roku. Ja może tylko powiem, że wśród zawodników też startuje najmłodszy, 18-latek, najstarszy, 73-latek. Więc tak naprawdę przekrój jest ogromny. No to teraz jakimi samochodami pojadą polskie załogi? Krzysztof Hołowczyc, Xavier Panseri, Mini. Mini. Adam Małysz i Rafał Marton? Bagi. Oprócz tego jeszcze są motocykliści byli, czyli Dąbrowski Czachor i jadą Toyotą Hilux. Jeszcze mamy jeden zespół, pan którego nazwiska za żadne skarby nie wiem jak wypowiedzieć. Piotrek. Więc jeżeli go obraziłem, to proszę mi wybaczyć. A pan Piotr się nazywa Bipre, nie wiem jak przeczytać. Okay, BMW z panem, z Jackiem Liseckim. Za nich również będziemy trzymać kciuki. Jeszcze będzie zespół w samochodzie ciężarowym. Panowie będą jechać Tatrą. W minioną sobotę Automobil Klub Bydgoski rozpoczął kolejny sezon zawodów o tytuł bydgoskiego mistrza kierownicy. W imprezie wystartowało 22 kierowców. Niestety na pierwszym przejeździe jeden z uczestników wypadł z toru i z powodu usterek nie mógł ukończyć zawodów. W sumie każdy z kierowców przejechał trasę czterokrotnie. Klasyfikację generalną wygrał Mirosław Witkowski w Mitsubishi Lancer Evo przed Patrykiem Wójcickim w Nissanie 350Z i Patrykiem Ścieszyńskim w Oplu Astra GSI. Niestety, nad czym ubolewamy, nie było żadnej kobiety. Ale jest okazja, by to poprawić. Zapraszamy na kolejną, drugą rundę, która odbędzie się 20 grudnia też na bydgoskim kartodromie. Po raz ostatni w tym roku Wrak Race Silesia odbywał się w Katowicach. Przy ulicy Konduktorskiej stawili się fani zabawy byle czym, ale nie byle jak. Do przejechania pół godziny. Kto przejedzie najwięcej okrążeń, ten wygrywa. Ale najpierw trzeba przejść eliminację, później półfinał i na koniec finał. A samochód za 1000 zł musi to wytrzymać i to wcale nie jest takie proste. Tym razem na podium zobaczyliśmy Mariusza Nowaka, Łukasza Grigera i Sławomira Szczepańskiego. Puchar Pań zdobyła Katarzyna Stolarska. Ostatnie w tym roku zawody tej serii odbędą się 21 grudnia w Krakowie przy ulicy Rzepakowej. Był Dakar, 4 kółka, teraz czas na nieco mniejsze samochodziki, czyli kartki. Ale też 4 kółka. W miniony weekend byliśmy gościnnie na imprezie naszego kolegi Sergiusza, zresztą pana Sergiusza. Pana Sergiusza. Do niego się wszyscy tam zwracają. To był Puchar Jesieni Akademii Motorsportu. Bardzo fajna inicjatywa, ponieważ spotkało się w jednym miejscu kilka szkółek kartingowych z całego kraju i miało okazję rywalizować, chociaż
Pewnie jeszcze dzieci w tym wieku nie powinny się wystawiać do tego, żeby ścigały się, który jest lepszy, chociaż... Wiesz co, wiek był dosyć różny, bo tak naprawdę od 6 roku życia do 14, więc już myślę, że tak, a nie były to już takie dzieci, bardziej tak młodzież. Faktycznie szkółki z całego kraju, między innymi były szkółki z Krakowa, z Kielc, Bielska-Białej, no i szkółka pana Sergiusza, czyli Akademia Motorsportu. Tak jest, ale z Warszawy chyba jeszcze jedna była szkółka. Sukces pana Sergiusza, bo wygrane wszystkie w najmłodszych kategoriach. Miała szkółka z Krakowa w tych najstarszych. Przede 28 wszystkim, zawodników jeszcze dodam, czyli frekwencję naprawdę napisała. W tym dwie dziewczynki. Niestety Magda nie dała się namówić na to, żeby wystartować w wyścigu VIP-u. Było zimno. A poza się tym, że tak powiem, mogłabym być mamą tych VIP-ów, więc troszeczkę sobie odpuściłam. Proszę, emocje by cię rozpaliły. Zresztą jak patrzyłem na to, co działo się na torze, to naprawdę warto było wystartować i żałowałem, że nie pojechałaś. Ja trochę, powiem szczerze, trochę później też. Fajnie, bo byli przedstawiciele kartingu, wyścigów i rajdów. I rajdów, oczywiście. Wygrał Kasper Wróblewski. Tak. Gratulujemy. To było ustawione. Załatwiliśmy. Później w kuluarach mówili chłopaki, że puściliśmy go przodem, niech się wyszaleje, my już swoje zdobyliśmy. Nie, dokładnie. Oczywiście to z wielkim przymrużeniem oka. Gratulujemy zwycięzcy, gratulujemy wszystkim zwycięzcom i mam nadzieję, że impreza promująca bezpieczną jazdę, tak na dobrą sprawę, wejdzie na stałe do kalendarza i będziemy jeszcze o niej wspominać wiele razy. Akademia swoją drogą jest bardzo fajnym pomysłem Sergio Lisowskiego, który ma na celu kształcenie młodych dzieciaków przede wszystkim na tle sportu, na tle kartingu oraz promowanie właśnie tego sportu, kartingu, które myślę, że jest bardzo fajnym pomysłem przede wszystkim właśnie dla młodych chłopaków, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę nie tylko z wyścigami, ale również ze sportem, bo jest to bardzo, bardzo fajny pomysł właśnie na spędzenie dużo wolnego czasu, nie przed komputerem, a właśnie w taki sposób, jak jesteśmy dzisiaj, czyli na torze kartingowym, w zapachu benzyny, spalin, gumy, także naprawdę bardzo, bardzo popieram. Ale Magda nie założyła brody. W tym momencie się pojawi taka biała broda, czerwona moda czapeczka. Moda na brodę. Ale nie u kobiet, proszę cię. No. Nie wiem, świat ja się zmienia. Ja też myślę nad tym, żeby... Jest gender. Żeby się, że tak powiem, zapuścić, ale pomyślę jeszcze nad tym. Mikołajki za pasem, więc wszystkim życzymy bogatego Mikołaja i żeby... Prezentów pod podłogą. Tak, żeby było ich jak najwięcej, jak najbardziej wyścigowych, rajdowych. Go-kartowych. Tak jest. To Wam życzy Mikołaj Magda Wilk. I moja śnieżynka Bartosz Musiał. Czy powinien być reniferem? Thank you.
Dariusz Rodenwald jest mechanikiem. Ale ja mam go tu wpisanego. Nie masz go wpisanego. Bo jest trzech ciężarówkach, jest dwóch kierowców i z nimi jedzie czeski. Dobra, to nie ma. No widzisz, czasem cię potrafię zaskoczyć. No nie pierwszy, nie ostatni raz.